Siema, jadę do Radzia, jadę obczaić tor w rake racingowy, właśnie pojechała tam koparka, spycharka i właśnie równają teren pod zawody. 16 kwietnia odbędą się te zawody, my będziemy startować, ja z Tomkiem będziemy startować w tych zawodach w rake racing. Organizatorem jest w rake racing Smońsko. Będziemy tam zbierać pieniądze na dom dla rodziny, jak kojarzycie z poprzednich odcinków. Także zapraszam, wbijajcie do gąsek, 16 kwietnia będzie się działo. Pierwszy raz z Tomkiem wystartujemy właśnie na zawodach. Być może Radek pokaże nam bolida, którego nam szykuje do startu. Siema. Siema, co tam? Siema. Siema. Gdzie jest mój wrak? Twój wrak? Może ta Honda? Albo tą BMW weź. Nie. Tam? Jo, to i tak wrak. Uszukujemy ci. Tak? Myślisz, że ta? Honda? No, napęd na przód? Na cztery. Honda ma na cztery napęd? No. Nie gadaj. Może ci do bagażnika. Nie wkręcaj tu mnie. A to nie jest Adasia czasem? Adasia, ale to nie jeździ, nie? Aha. Coś innego kupimy, to wtedy na wraca pójdziemy. Do roboty wziął to? Fotelik nawet? No, aha. No ja już jest wypróbowana, Kuba tym jeździł. A czemu tutaj już gniata zrobił? To nie jest ta, panie. To jest ta. Ty, no ale ja taki to już z gniotem. Słuchaj, ale dobra, jak będziesz mi szykował na wraki, no bo 16 lecimy ostro, tak? No. Zbieramy na dom. Dokładnie. Dla rodziny. No to ja wiesz, ja chociaż z parę wyścigów muszę tym przejechać. Czyli co będzie tu zrobione? Jakieś wzmocnienia mi zrobisz? Czy coś tak się pójdę na strzała i jeden wyścig coś się i koniec? Zrobi. Coś się wymyśli. Coś nie musi być ładny, byle było wzmacniane, nie? Mocny. Mogę nawet przyjechać i pomóc ci spawać. No, oczywiście, że tak bo ma być. Bo przecież ja umiem spawać, nie? No przecież ty jesteś zawodowiec. W spawaniu. Radzio mnie pierwszy jako pierwszy uczył mnie spawania. I postępy były, nie? No pewnie. Najlepszy byłeś. Najlepszy, nie? Z całej wioski. Najlepszy. No to słuchajcie, no to prawdopodobnie będzie to, jak Adaś nam da, nie? Ale nie wiem. Najwyżej no to coś innego. Mamy też Merivę. Fajną. Merivę? No, a ty nie tu, to u siebie tam mam na placu. A jedziesz tam czy nie? Będziesz no, jechał? Później będę jechał, tylko czekam za Darkiem jeszcze. No to później. Dobra, ja mam czas, ja poczekam. Park maszyn. Aha, i słuchaj, teraz tu już szykujecie, tak? To są. Aha, to jest ten słynny wrakowy traktor. No to jest to. To jest to właśnie, tym co jechałem. To jest tym, no. To jest to. Tym jeździłeś. Tym jeździłem. To jest najlepszy sprzęt. Nitro. Kuźwa, to jest. Patrz, nawet pamiętam jak jeszcze to się otwiera. A, no. Słuchaj, a może sensację zrobimy, może ja sobie zgarnę jakiegoś wraka tym. No jak będziesz chciał, możesz się tym przejechać. Bym chciał, no. To nauczymy się. A będzie jakaś atrakcja, może ktoś więcej pieniędzy da. Może. Możesz kogoś przewieźć nawet. No, mogę kogoś przewieźć. Ktoś, no nie wiem, da stówkę i bach. I jadę. I pojedzie z tobą po samochód. I pojedzie ze mną po samochód. No. Liny tu będą jakieś czy coś, żeby liny wiesz, tam będą, sobie. No. Liny będą, czyli mogę sobie na łychę go wziąć. Czy... A są nawet, widzę pasy tutaj. Tak, wszystko. Może jest. Sobie poradzę, nie? Dasz radę. Ale uwielbiam tego złomka, wiesz? Ale jakie ma napędy ty? No. Niespotykane, nie? W czterech butach. W czterech butach on jest. O. A tam co? Tu będzie park maszyn. Gdzie? Tu. Tu no. Wszyscy będą, tu się rozstawią, no, tak? No właśnie, chcę to wszystko. Słuchajcie, wbijajcie do gąsek. 16 kwietnia to się będzie działo. Będziecie mogli nas zobaczyć. Ale wiele innych wspaniałych osób. I tego pana. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Co będziesz robił na wrakach? W karcie parkingowej. O, to ja będę pod tobą. Dobra? Karol.
Tu będzie park maszyn. Tu gdzie widzicie to ściernisko, tu będzie wyrównane, park maszyn. Sprzątane już. Teraz pokażę, gdzie będzie tor. No właśnie. Będą jakieś hopy, czy na płasko robicie? Na płasko. Dużo zakrętów porobimy. Dużo zakrętów. Czyli co, poradzimy sobie z Tomkiem? Zależy od Tomka umiejętności. A od moich? No, twoich jako pilota też. Ale wiesz co, Tomek nie ma. Tomek ma słabego buta. To już Kuba ma lepszego buta. No. Widziałeś, jak mu Adaś dał? No. Od razu donosiciele się znaleźli. Dokładnie. A tu na tym terenie będzie cały plac. O, te drzewa zostają? Zostają. Będzie można zawinąć o drzewo, czy nie? Nie. Bezpieczne to musi być. Bezpieczne musi być. Tutaj będzie tor. Jak myślisz, nitka ile będzie miała? Kilometr? Kilometr, starczy, nie? Starczy. Zakręty lewe, prawe. Słuchajcie, wiecie co, ja sobie tak myślę, nie? Ja widzę, jak Tomek jeździ, ale on słabo, tak kurde, on... Mi się wydaje, że mi chyba lepiej idzie ta jazda, co? Tymi wrakami. Zobaczymy, to się okaże. Będziecie mieli szansę się... wykazać. Czyli zrobimy tak, że pierw ja, potem Tomek, albo na odwrót. I czasówkę sobie jakąś zrobimy. Kuba będzie nam czas liczył i zobaczymy. Także słuchajcie, tutaj będzie właśnie wyścig gąski koło Słońska. Gąski 80. Gąski 80. Plakaty jakieś mi prześlesz, to wrzucę na Facebooka. No tak, będziemy mieli już gotowe, teraz coś ci wysyłam. Okej, okay, jasne. Będziemy tu działać. Działasz pomału. Jo. A ten samochód, a jak ty mówiłeś, co to jest? Meriva. Meriva. A nie jak... Meriva, sorry, kurczę. Co to jest? Fiat Marea. Marea, tu pierwsze słyszę, że taki samochód jest. Weekend. Tak? Kurde, może to być dobre. Napęd nam przód ma? Przód. Przód. No dobra, poczekamy na Darka, skoczymy później, to wam ogram sprzęta, który prawdopodobnie będzie nasz na wyścig. Ocenię w ogóle, czy tam silnik wytrzyma. Czy Radek mnie tutaj czasem nie... Silnik jest zdrowy. A wy będziecie startować? Adaś będzie startował? Raczej nie. Nie? Nie będzie kiedy. Aha, za dużo roboty z organizacją. Dokładnie, za dużo latania jest. No ma... słuchaj, na razie mamy niecałe 5,5 tysiąca uzbierane na dom. To jest nic na razie. To jest nic na razie, ale mam nadzieję, że od wraków się zmieni. No oby. No, będzie do licytacji też Hero Puch i wiele innych rzeczy, nie? Coś przewidujesz do licytacji? Coś masz już upatrzonego, czy nie? No jeszcze nie myślisz. Może ten nasz, złomek. Jaki złomek? No ten, co wygramy wyścig, jak wygramy. No nie myśleliśmy nawet jeszcze o tym, wiesz? No to pomyśl. No to pomyśl. No bo go opiszemy, słuchajcie, będziemy w barwach, zbieramy na dom dla rodziny jechać. Jako jedyni chyba. Jako jedyni. Jako jedyni my. Łecie, panie, do odciny idzie bestia. O, jednak klocki ma, ale coś się tych nie ma klocków. Wyzwanie. Wsiadaj, wsiadaj. Mam radę? Masz może, tu masz. Czekaj. Czyste jak cię. No i co? Tam musisz kod wpisać. Czekaj. I chuja, nie chcę. No jak? To gdzie to się włącza? Tu nie ma. No i co? No. No i? No nie umie. Nie umie, nie wiem. To jest sprzęgło? No mam.
To czekaj, tylko radio tu gra za głośno. Kluczek przekręć. No przekręciłem. Do końca. No jak samochód, kurwa, byś za polą. No nie idzie. Jest sprzęgło? Do końca. To nie tylko potrafi. Rafał instruktor. Co? To jutro mogę do roboty do ciebie przyjechać już. Co? Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.